jakby kosiarkę ktoś ciągnął po bruku. Przypomnij sobie ten zgrzyt z manewrów. To gąsienice tankietek. Będzie wojna, panie kapitanie. Tyle wiem, co i pan. Z niemieckiej strony dzwonili przed godziną, żeby im nie wpuszczać tego pociągu. Przecież to międzynarodowy. Jakżeż ja tak mogę zatrzymać? Panie Tolku! Panie Tolku! O, panie kapitanie! Łączność z okręgiem przerwana. Ani telegraf, ani telefon nie działa. Sprawdzał pan dobrze? No zupełna cisza, panie kapitanie. Jak w zeszły wtorek, kiedy poprzecinali przewody. Porucznik Regulski z 14 ludźmi do wzmocnienia placówki. Zwariowaliście? Tu od tygodnia dywersanci przecinają łączność. Strzelają do celników. Wczoraj wysadzono w powietrze transformator. A my mi tu 14 ludzi. Pułkownik jest zdania, że nie należy drażnić Niemców widokiem wojska na granicy. Takie są decyzje sztabu. Kolej, abyć! Cztery! Sześć! Pełna! No do diabła, kogo brakuje? Franka do lasa. Pewnie zabarłożył, jak wyskoczyliśmy na piwo w Choczowie. No niech go cholera. A w wagonie nie został? Sprawdzaliśmy już. Jechał z nami w jednym przedziale. Osk, już ja go. Lela! Lec! Adzia! Arsz! Macie dziś święto! Mało pasażerów! A kto by się w taki czas pchał pod samą granicę? Od Poznania i żywej duszy. Z dyrekcji nikt nie przyjechał z wypłatą? To już pierwszy? O 3 godzin, panie zawiadowco. Już 1 września. A niech to diable, człowiek stracił rachubę czasu przez to wszystko. A jednak pan wysyła. A co mam robić? Z dyrekcją nie mogę się połączyć, a Niemcy mi rozkazywać nie będą. Das 20. Regiment der Panzerdivision hat den Aufzug der linken Flanke bis zum Flussufer beendet, Herr General. Auf dem polnischen Ufer wurde nichts bemerkt. Die 70. Landsberger Infanterieformation steht in voller Rüstung schlachtbereit. Die 3. Panzerdivision erwartet den Befehl. Alles fertig, Herr General. Der Bahnhofsvorsteher hat die Polen angerufen, damit sie den Zug nicht abfertigen. Ich war dabei, Herr General. Also, meine Herren, wir nähern uns einer historischen Stunde. In 3 Minuten werden alle Formationen den Angriff beginnen. Ich wünsche Erfolg.
die letzten drei Minuten, in denen Europa noch ruhig schläft. Die ganze Welt, Herr General! Ja. Jawohl, Herr Obersturmführer! Bitte, Herr General. Halten Ihre Soldaten zur Wache, Herr Hunger. Mistrzu! Co to za stacja? Zrzemnąłem się, cholera, w wagonie i... O rany. Dywersant? Jak Boga kocham, dywersant! Stój! Stój, bo strzelam! Ale naważyłem bigosu. Suszy twarz, idziesz i liczysz naboje ostatnie trzy i nie chybisz już, to wiesz. Róża czerwono, biało kwitnie bez, nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy, puchnie polowe, diabli wiedzą gdzie. Kto by się martwił, że na drodze kurz i śnieg i deszcz, to znamy już. Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy, woda po warce ma jak wino smak. Róża czerwoną, biało kwitnie bez, dojdziesz bracie, choć krucho jest. Stary karabin twój brat jeszcze zadziwi świat,
Będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły, a że w oczy deszcz to nic. Róża czerwono, biało kwitnie bez, nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy, kuchnie polowe diabli wiedzą gdzie. Kto by się martwił, że na drodze kurz i śnieg i deszcz to znamy już. Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy, woda po walce ma jak wino smak. Róża czerwona, biało kwitnie bez, dojdziesz bracie, choć krucho jest. Gefreite Franz Steinhauer meldet sich auf dem Wachturm Nummer 14. Obergefreiter Adolf Müller meldet sich auf dem Wachturm Nummer 15. Im Jose Katry, ciach, ciach, ciach. Achtung! Oberfeld Webelhans, Prüge in Dienst. Alles in Ordnung? Jawohl, Herr Leutnant. Sie singen, spaßen, tanzen wie im Ferienlager. Weitermachen. Jawohl, Herr Leutnant. Wyjdzie z tego cywilna marynarka. Odrzucimy kołnierz, zrobimy klapki, a guziki są... Prowadzenie prądu do reflektorów idzie po tych słupach za drutami. Taką awarię można zrobić. Trzeba tylko znaleźć elektryka wśród nas. No to tam się jeszcze dwie cebule. Rozumiesz? Trzy takie i farbujesz spodnie. No to trzy. Więcej nie ma. Ten wysoki komin z blaszanym kogutem. Masz? Mam. Droga do stacji skręca w lewo, 2, 3, 7 słupów telegraficznych, 350 metrów. No nie przesadzaj. Rysuj, rysuj stary, bez dokładnej mapy to nocy leżymy. Zwariowałeś? Za całą puszkę wołowiny dają 30 papierosów, a ty za kawałek kiełbasy? Ale jak cię złapią z polską puszką wojskową, to leżysz, nawet gdybyś miał najlepsze papiery. A to bracie, kiełbasa niemiecka, oryginalna, no powącha jak śmierć. Każda ucieczka musi być przedtem zgłoszona u starszego obozu. Z organizowaniem dokumentów zajmie się... Może ja spotkałem tu znajomego grafika. W porządku. Cholera, teraz najtrudniejsza sprawa. Jak skombinować cywilne lachy? Panowie, może... panowie, uwaga, śmiej! No i wtedy wyjął ten sekator i ciach, ciach! I poszedł! O, poszedł! Ale najlepszy kawał to zrobiłem jednemu kapitanowi. No. Piła była cholerna i... I nic na niego nie można było wymyślić. Ale lubił ogródek i hodował żywopłot. To myśmy tam nawtykali stalowego drutu i... Co to za jeden? Mieszka w moim baraku, ale lepiej być ostrożnym. Nie wiadomo, gdzie walczył, ani jak się dostał do niewoli. Jak go o co zapytać, zaraz ucieka. Mach, was du fertig wirst mit dem Kram. Du redelst schon 3 Stunden rum. Ja, Flucht nochmal. Czekaj. Ognia. Masz?
Nie, nie palę. Czek. Jest okazja zdobycia cywilnych ciuchów. Musisz mi pomóc. O rany. Nie myślisz chyba czekać, aż inni za nas tę wojnę wygrają? We Francji powstają nowe oddziały. Dostaniemy broń i znów będziemy żołnierzami. Eto. Bodaj pęk, pacanie, z tym swoim Twój rok czy mój? Gdzie mam podwójnie? Gdyby... Prawy ruch poszedł, prawy ruch poszedł. No ale dla czego? Nie słuchaj. Dwa, trzy... Ale popatrz, mógł być tam... Ale w ten sposób, gdyby grał, to... Zaraz na dwa, tylko... Spokój, chwileczkę, pozwólcie mi pomyśleć. Ja gram z nim. Zaraz. Raz, dwa, trzy, dobrze. Musimy wysypywać gdzie indziej. Jakiś typ się do mnie przyczepił. In Ordnung! Eindrehen! Ja. Mechanisch nicht, wir sind am Ende. Ah.
Scheißkerl! Aus dazu helfen, da hast du Dummheiten! Oh, Rohre tragen, du Rosa, du Idioten! Nicht genug, dass wir Überstunden machen müssen? Ja, ja, Andrej. Da werden uns doch Vorwürfe gemacht. Verdammte Kerle, noch einmal. Sie trönen schon 3 Wochen mit dem Bad herum, anstatt Arbeiter aus der Stadt anzustellen. Na, sag selbst. Ist das Arbeit für uns? No, te 3 tygodnie to chyba ci genug. Halos? A jak cię Zweitermal złapią, pójdziesz do Kunzerlage. Los, los! Schneller, schneller! Lass ihn durch! W imieniu całej społeczności obozu przekazuję koledze najwyższe uznanie za przykładną postawę żołnierza. Na moją komendę! Baczność! Na cześć strzelca Franciszka Dolasa, który pierwszy podjął próbę ucieczki. Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! 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 Leśnie można bez przepustki do raju, ukułeś mnie. Drut, drut, twardy łyziczku. Do raju, znamy, znamy lecz tu pustki, puść więc pietrze bez przepustki, żołnierzy, Polaków, żołnierzy. Znamy, znamy lecz tu pustki. Sprawa jest przykra, ale czy mógłby kolega powiedzieć, który to z naszych żołnierzy odmówił udzielenia pomocy podczas próby ucieczki? Nie, nie, koledzy, już ja się nim sam zajmę. Chłopcy, zostawmy go w spokoju, nie męczmy go już. Tak, tak jest. Chciałem cię przeprosić za to przed łaźnią. Ja i jeszcze 2 moich kolegów później ci to wszystko wytłumaczę. Verfluchte Banditen! Was ist denn das für ein dummes Spiel, was? Ihr Schweinehunde! Verdammte Rotzbande! Dann sich wleich mal do ciebie! Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba!
tam się nie zgadza z twoim planem. Na jaki słup natrafiłem? Ominąć go nie sposób, bo te rury nie dają. Gdzie jesteś? 17 metrów od ściany. O, tu zaznaczyłem. Miał staruszek gust wyrzucić tę bandę. Bo modlić się nie można. To ci pisze na drzwiach, że próba, czytać nie umisz. Jedziemy dalej. Wąsem ruchał, brodą ruchał, ale się nie udobruchał. Żołnierze czekali, czekali. I na pewno by mi się udało. 30 razem zapiąć z cebulą. 18 punktów łanu z tyłu. 6, 7. Den da hab ich gesehen! Den mit dem Bart! Zaraz ci się odechce ta zabawa! Pokaż to ręka! Der Wasserleutnant, ich hab ten Stein in seiner Hand gesehen. Mach deine Hand auf. Oh. Unmöglich, hat den Stein verschluckt. Jak się czujesz? Tak sobie. Mam aspirynę. Nie, nie. Mam zaszczyt powiadomić, że kolega został wybrany jednogłośnie na przewodniczącego sądu koleżeńskiego. Przyjmuję. Dziękuję. Kolego, przepraszam, gdzie jest ten, no, ten pierwszy ucikin, a? Właśnie tam leży. Bombardier Wachocki, czwarty pac w Tomaszowie Mazowieckim. Starszy ułan podjęło 19 nowogródzki półgułanów. Starszy strzelec Franciszek Dolas z Warszawy, ochotnik. Tak mi mów lepiej, Wladziuty. Aha. Założyliśmy grupę ucieczkową. To znaczy, wymyślił to wszystko przecież Józik. Mm-hmm. My dopiero później do niego dołączyli. Jego właśnie aresztowali i teraz nie wiemy, co dalej robić, bo przecież to, on był... Aresztowali? No właśnie. Tego z tą brodą. Zabrali go wprost z dziedzińca. Nie wiadomo za co. A my już 17 metrów podkopu mamy. Cholera. Święta racja, szanowny panie kolego. My też tak myślimy. To może zasypać? Zasypać? Scyzorykiem, ale rozwaliłem sobie łapę. O. Parę tygodni trzeba by to. Chyba. Za parę tygodni to się, bracie, wojna skończy. Rozumiesz? Bez nas. Cii. Co? Teraz nie można. Kto to? Przed południem nie można, po południu nie można, przecież kiedyś musicie skończyć. O to, to, święte słowa szanownego pana kolegi, no skończyć musimy, a modlić to się, kochasiu, możesz po tym ile zechcesz. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. My nie weszli hitlerowcy do nieba. A z tym scyzorykiem to do kitu. Za przeproszeniem szanownego kolegi. Znaczy się dobrze ten kit, czy przeciwnie? Do bani. Do luftu. No, lipa. Ale spokojna głowa, zaraz coś wymyślę. A ten, co go zabrali? Co to za jeden? Ślusarz z Łodzi, z mobilizacji. Józik był naszym szefem.
Teraz ja szefem. Trzymaj. Murowanej piwnicy tańcowali. Wylać, wylać! O rety, o rety. Czyta se komunikaty z gazety. Z gazety. Wtem ktoś rybno zlotuś. Święty Piotrze pyta, kto to żołnierze. O mój Boże. Czy nie znacie niebieskiego zwyczaju? Ja usunę ten słup, ale będziecie kopać dalej, jasne? Aha. No, dziwić się i trudno, człowiek światowy. No. Wiadomo, z Warszawy. Słyszeliście, na co był Achtung? Ein Kabarett bildet hier. Schön. Wir hören gern zu. Pan Leutnant chce wiedzieć, co wy śpiewacie. To niech nam zwolni świętego Piotra. Tak, bez Józika śpiewać nie będziemy. Herr Leutnant, Sie sagen, dass Sie nicht... Verstanden. Also, ihr wollt nicht singen, ha? Nie. Oj rety, oj rety. Wtem ktoś rybnął w bramę złotą. Święty Piotr się pyta, kto to. Te bandę, co się tak do nieba pchają na grandę. Na grandę. Wąsem rucha, bratą ruchał, ale... Czego? Dokąd nas wieziecie? Stamtąd na pewno nie ucieknie. Das zum Abstempeln. Und das bringst du dem Bahnhofskommandanten. Damy sobie radę. Los, pałac! Achtung, Achtung. Der Personenzug... A spróbuj no uciekać. ...bepetał na Hirschfeld. Läuft
Abfahrt auf dem Bahnsteig 3 gleich 6 ein. Nie ma takiego obozu, z którego byśmy nie uciekli. Zamknij się. Der Personenzug von Stücklin über Belgau nach Hirschfeld läuft auf dem Bahnsteig 3 gleich 6 ein. Abfahrt nach Hirschfeld 3:15. Wacek! Przecież to nasi! Dokąd oni panów wiozą? Was sollt ihr her? Rüber gehen! Von den Gleisen wegtreten! Czego rżesz, idioto? Przecież nie mamy dokumentów ani ubrań. Złapią nas, jak tylko łby wystawimy z wagonu. Po jaką cholerę krzyczałeś chodu? Hier lang, Herr Feldwebel. Hier, Sie liefen hier lang. Ich habe nach Ihnen geschossen. Zweimal. Hast nicht gesehen, in welcher Richtung Sie gelaufen sind? Die müssen hier irgendwo sein. Vielleicht da hinten. Nein, nein, dort hinten ist der Lokomotivschuppen. Da würde man sie sehen. Byk! Prawdziwy byk! Wolę zginąć jak żołnierz z ręki nieprzyjaciela, niż na rogach głupiego bydlaka. Ratunku! Zamknij się! Dojedziemy do najbliższej stacji. Taki transport nie może daleko jechać. O, masz go, zapytaj się. Herr! Kom, kom! Daleko to? Weite! Rasberg, oh, das ist weit. 700 Kilometer. Vielleicht noch mehr. 800. 800 kilometrów. Jezusie Nazareński, taki kawot chałupy. O, tyle mnie zobaczy. Ty rób co chcesz, ja wracam. Bierę manatki, cześć! Ela, habt ihr zwei Fliehende gesehen? In polnischer Uniform? My nic verstehen, panie wojskowy, my Polacy, Polen. Ach so, Polen, jetzt ist alles klar. Ręce do góry! Ale my, panie wojskowy, my z tego pociągu pilnujemy bydło. Milczeć! To wyście pomagali w ucieczce, papiery! Papiery ubrania, my... wszystko mamy w pociągu, no. Pociąg nam ucieka. Halte ci! Ale panie wojskowy, pociąg nam ucieka. Już nie mogę. Ręce mi ścierpły. Czekaj, pomogę ci. Nie ruszaj się! Udawajmy nieżytych! Ech ty... Czyś ty widział kiedy w życiu byka? Hmm? Nie jestem ze wsi. Jak ktoś jest czarny i ma rogi, to dla mnie byk. Czarnula... Czarnula... Czarnulka... Ze mną? Bracie, nie zginiesz. Dokumenty? Ciuszki? Bo ja jestem
Dziecko szczęścia, kapujesz? Rany. Jestem urodzony w niedzielę. Jędrzej Grzyb, urodzony w 1923 roku we wsi Zawada, powiat urodzony we wsi Dąbrowa. Jesteś pewien, że ten Strasberg leży blisko Francji? No, nie śpi. Nie, nie śpi. Jak ci na imię? Józek. A mnie Franek. Gniewasz się na mnie? Za co? Za tę historię w obozie. Ucz się lepiej. Nowego nazwiska. Jesteś fajny chłop. Franek. Jędrzej Grzyb, urodzony w 1923 roku. Franek. Jak nam się uda z Francją, to jak myślisz? Dadzą nam broń? Muszą dać. A co zrobiłeś ze swoim karabinem? Zakopałem. Owinąłem w szmaty i zakopałem. Znajdę. A ty? Ja też. Znajdę karabin dla siebie. Choćbym miał go szukać na końcu świata. Das Rundbult war Hunger und die Böllen hier herum. Macht euch auf die Beine und schneller an die Arbeit, wenn euch der alte Gulke sieht. Verdammt nochmal. Strasburg, jak Boga kocham. Strasberg, baranie, to jest Strasberg. Jesteśmy w Austrii. Werdet ihr lange so rumstehen? Vielleicht wartet ihr auf eine persönliche Einladung, was? Ihr Lumpen! Mieliśmy tylko odnieść to bydło i wracać do Polski. Tu jest napisane, o! Nasza robota ferti! Eure Papiere gehen mich nicht an! Ihr sollt hier arbeiten in Lausebande! Dali an die Arbeit! Oder wir reden anders zusammen! Guten Tag, Herr Gulke! Brauchen Sie Hilfe? Jawohl, Herr Baron! Jawohl, Baron, jawohl! Wer sind die zwei? Arbeiter aus Polen. Sind mit dem Transport gekommen. Sie sehen nicht wie Bauern aus. Haben keine Bauernhände. Wissen Sie, Sie haben recht, Herr Schussmann. Wir Bauern sind zu frech. Der eine mault hier sogar herum. Na, den muss man nachkommen. Trzeba się troszkę znać na geografii, jak się szukuje ucieczkę. A Strasburg leży we Francji. Da sind aber doch Bauern. Ja, Sie verstehen doch, Herr Gulke. Ich habe rote Kragenspiegel und solch nimmt kennt keine Ehre für die Oberheit. Józek. Józeczku. Nie zostawiaj mnie samego. Smutno mi. Mogłem się pomylić. Ludzka rzecz. Teraz już będę ostrożniejszy, przyrzekam. To ma być kolega. Mećka, i ty też przeciwko mnie? Achtung, Recknagel! Drei Tier aus Polen! Diese Leute
persönlich abholen. Es lebe unser Führer Adolf Hitler! Unser Leben! Heute gehört uns das Rind aus Polen, morgen aus Frankreich und übermorgen aus der ganzen Welt! Das Vergehen trug feindliche Absichten gegen das Reich. Der Kriminalrat übergibt euch die Angelegenheit. Herr Hitler! Du behauptest, du bist Pole und kommst hier auf dem Lande zu arbeiten. Danke, ist. Und deine Papiere? Herr Baron, co to jego byki on podarł? No ja, ja, ja. Name und Vorname? Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz. Grzegorz. Grzebek Brzęczyszczykiewicz. Hans! Hans! Jawohl! Schreib das sofort auf die Maschine. Name und Vorname? Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Wie? Zeuge Herbert Gulke. Hitler? Haben Sie die Papiere für den polnischen Transport mit dem Bulle? Leider sämtliche Papiere, Herr Obersturmführer, hat der Bulle zertrampelt. Aber da stand der Name des Polens. Und dies kann man sowieso nicht behalten, doch ich habe da etwas, was sich interessieren wird. Bitte seine Klamotten unterwegs geworfen. Geboren. Chrząszcz Szczyrzewoszyce, powiat Łękołody. Aus welchem Lager bist du getürmt? Na? Altdorf am See. Stalag 7a. Dein richtiger Name? Franciszek Dolas. Du schaffst Kopf. Wolltest die Gestapo betrügen? Ah. Hey, oh.
Helmut! Raus mit ihm! Schreiben Sie an den Kommandanten des Gefangenenlagers in Altdorf am See. Das Geheimstadtpolizeiamt in Oberbamburg teilt mit, dass heute der Gefangene Franziszek Dolas auf der Flucht erschossen wurde. Er versuchte, während des Gefangenentransportes zu entkommen. Wir bitten Sie, diesen Gefangenen aus der Liste zu streichen. Ende. Achtung, Achtung! Der Personenzug aus Steinberg nach Ludwigsfelde läuft auf dem Bahnsteig 1, Gleis 2 um 21.30 Uhr ein. Bitte von den Gleisen abtreten. Ich wiederhole, der Personenzug aus Steinberg nach Ludwigsfelde läuft auf dem Bahnsteig 1, Gleis 2 um 21.30 Uhr ein. Verbinde das. Okay. Na und? Just so. Papieru nie ma. Und die Tür? Denkst du, ich werde die hinterher zu machen? Wer ist denn das? Ein polnischer Gefangener. Ist aus dem Lager getürmt. Das sind Hörner, solche Dreckschweine. Ich würde dir alles ins Lager stecken. Halt die Fresse! Ale moja wina? Po 4 miesięcy brukiew i brukiew. Wir werden doch den geheizten Waggon nicht nur wegen diesem Dreckskerl verlassen.
Odakle si? Jeśli li pobegało iz Nemačke armije, ili si se izgubio u planini? Hm? Orame. Jugoslavia! Gestern Nacht ist ein bewachter polnischer Gefangener aus dem Zug geflohen. Die Spuren führen auf euer Gebiet. Wir haben Informationen, dass... Wasza informacja jest zatajla, gospodine Obersturmführer. Pre jedan sat, Jugoslavia je prekinula. Herr Obersturmführer, vor einer Stunde hätten die Schuften den Pakt gebrochen. Da! Salvetujem, gospody, da se pożurę. Za 5 minut i znaczunalo, da se zatwory granica. Paszport jest oryginalny, poruczniku. Proszę nie obawiać się żadnej kontroli. Tak jest, panie pułkowniku. Nauczy się pani tylko nowego nazwiska. Proszę. Tak jest, panie pułkowniku. W Splicie natychmiast odszukać statek Attica. Odpływa o 7:00. A te papiery odda panie pułkownikowi w Kairze. Tajne. Przepraszam. Nie przyzwyczaiłem się jeszcze do tych konspiracyjnych metod. Proszę zapewnić generała, że komórkę przerzutową będę utrzymywał aż do samego wkroczenia Niemców. Potem przechodzę do konspiracji i oczekuję na dalsze rozkazy. Proszę. Dziękuję. Nawet nie było czasu poznać pani bliżej. Służba, nie drużba, panie pułkowniku. Całuję rączki, pani porucznik. Jakaś demonstracja. O 3:00 w nocy? Tu je bila polska ambasada. Panie sam, ja pogreślę. Dobry dan. Ależ panowie, to chyba jakaś pomyłka. Poliak. Ta. Nie sam, ja pogreślę. Momci, ajde, brzo. Ależ panowie, o co chodzi? Molim, smirite se. Molim, izlazite otawde. Co? Mówią o jakimś bohaterze.
treba ga transportovati drugo. Pazite, w obecnej sytuacji jeszcze nam trupa brakowało. Dobrze, dobrze. Chwala! Chwala! Chwala Liepa! Chwala! Umarł w drodze. Na pewno od ran. To nie od ran, panie pułkowniku. Śliwowica. Poznaję po zapachu. Czarnogórska przepalanka. Baczność! Baczność! Ale posłusznie, panie pułkowniku, ja tę wojnę zupełnie niechcący wywołałem. Mademoiselle? Belgrad daleko? Weiter? Niech się pan nie wygłupia. Co sobie tutaj o Polakach pomyślą? Ha, jak te słowiańskie języki są do siebie podobne. No, nie mamy dużo czasu. Dojeżdżamy. Dokąd? Zatrzymajmy się na chwilkę. Napiję się czegoś, suszy mnie. Nie, nie, nie. To zbyt niebezpieczne. Lada chwila może się tutaj zacząć. Nic się nie zacznie. Obiecuję, że już nigdy się z niczym nie wyrwę. Napiję się czegoś. Napije się pan na statku. Jaki statek? O czym pani mówi? Ja muszę do Belgradu. Mało panu jeszcze? Czarnogórcy zdemolowali przez pana niemiecką ambasadę. No, no, niech się pan nie opiera. Obiecałam pułkownikowi, że pana dowiozę i to był rozkaz. Ja muszę go wykonać. Zrozumiałe? Zrozumiałe, rozkaz. Jaka ambasada? Jaki pułkownik? Ja nic nie pamiętam. Nic dziwnego. Wrzucili pana do przedziału spitego jak bele. Brawa, brawa, to hej, hej, zatrzymajcie się! Polonia, mam tam mieli radi! Ora, abano, abano, oli, gliwora, gliwora! Tyszkala, tyszkala, pedia, tyszkala, ada jeci! Gliwora, hejte! To z radości. Ile razy uda mi się umknąć Niemcom, to ja zawsze tak. Musieli panią tego nastraszyć. To Niemców raczej trudno. O, ale będą i tu. Przedzierałam się przez Węgry, to widziałam. Masę wojska koncentrują na granicy. Nieprawda. Prawda. W Belgradzie likwiduje się nasz punkt przerzutowy. Dokąd? Co chcesz zrobić? Jesteś żołnierzem, masz obowiązek ratować się, uciekać do naszych. Moim obowiązkiem jest być tam, gdzie mnie potrzebują. Jak ci na imię? Elżbieta. A mnie Frane! Noc na dworze, to luna sija. Uspawam, drogi.
te. No, ino hurę. To nie wibilo, da pobiegnę. Zapał ci mu za oko. No. Aha, pieniądze. Na. O, dostałem od waszych żołnierzy. Odbierzesz to od niej. Wysika. Torczyn? Polak. Żołnierz. Uciekłem od Niemców, rozumiesz? Byłem w niewoli. Bum! Wojna! Bum! Gimo! To nie Polak. Także daje wojny. Mimo prilike da nas da se tuče, zbog toga je tako ljute. Pomóż mi. Chcę się do waszego wojska zapisać. Rozumiesz? Zapisać. Rozumiem. Chociaż napobiegniesz od rata. Zapisać. Tak. Odmach ci ty nešto pronaći. Zaż to dane. $60 to nie je malo para. To je turski brod? To wy można... A, tako, do Hamburga? Nie ma glupaka. Traży te drugą luku. Ovde niko nece ploviti za Nemce. Obaj chodźcie, da ostanę na brodu. Do las jestem, Franek. Wasze zdrowie. O, cholera, jakie to mocne. Keller mówił, że możecie mi pomóc. Chcę do waszego wojska, jestem żołnierzem. Na pewno się wam przydam. Lada chwila... Lada chwila będą tu Niemcy. Do martarki? Ja do piechoty. Piechota. Niech będzie do marynarki. Też sobie dam radę. Franek do las. Dega odlaczite. Poljak sa vama neče počin bežite. A daj spokój, nie czas na spory. Gubi se! Ech, dziubre! Thank you.
Kako si Polak? Dokąd płyniecie? Do Famaguste na Kipru. Tam ociesz na Cibrod do waszej armii. Luka! A? Nachrani ga i daj mu neszto da radi. Luka! Ajde, ajde. Co je to? Ljożaczu! Drago, evo ti pomoćnika. Cześć. Rozumiesz Lisa Uto? Jasne. A co myślisz, że u nas w Polsce nie ma takich kotów? Nie smeta. Tfu. Tfu. Nie radę weć 12 godzin. Samo je owaj ważam. Kada skazajka spadnie i spod cerne certe. Mm-hmm. Sici cię i kapeta. Mhm. Mm. On daje najwoli skoczyć u morę. Kad si baś chteo? Na tak twoją lupin. Wcale nie chciałem. To ten wasz brodacz mnie tutaj przytargał. Do waszego wojska chciałem. Comandante, nave ad ore una. Piroscafo? Mercantile? Che distanza? Da 5 a 6 miglia. Posti di combattimento. Posti di combattimento. Ruota periscopica. Ruota periscopica. Viper 005. Sì, signore, 005. Emerson rapida. Jugoslavo. Piccolo. Lo attacchiamo col cannone. Non possiamo emergere. Troppi aerei inglesi su di noi. Siluri, tubo numero uno. Chociaż li uspeti. Samo dato, nie takniesz? Brums, bums! Gdzie jest Polak?
I za men. Stój! Odwróć się, wracaj! Gran ben colpo. Un altro siluro? Non serve. Tydzień, jak rozpętałem drugą wojnę światową, część druga. Jutro 20 Must Be The Music, tylko muzyka. Szósta edycja przebojowego show. W poniedziałek o 25 Stallone, Willis, Schwarzenegger, Lee i Statham w megahicie Niezniszczalni.